Obejrzyj ten film, zanim kupisz stronę internetową na abonament, bo prawdopodobnie oszczędzisz dzięki temu worek pieniędzy i podziękujesz mi za kilka lat. Ja mam na imię Artur i na tym kanale znajdziesz poradniki i ciekawostki z branży internetowej. Kanał ten rozwijam dzięki mojej firmie arturkosiński.pl. Strona na abonament może kusić niską ceną, jaką początkowo zobaczysz w cenniku. Wydanie kwoty np. kilkudziesięciu złotych miesięcznie wydaje się kuszące, gdy z drugiej strony masz opcję zakupu np. strony na WordPressie za kilka tysięcy złotych. Dlaczego więc systemy abonamentowe nie zdominowały rynku i nadal rośnie liczba projektantów stron, do których trzeba czekać w kolejce nawet kilka miesięcy? Po pierwsze, strony na abonament, poza samym abonamentem miesięcznym, wymagają też często dodatkowo jednorazowego kosztu wdrożenia, np. zakupu szablonu, domeny, certyfikatu SSL. Być może ktoś też będzie musiał pomóc Ci odpłatnie wyklikać tą stronę w kreatorze. Albo musisz poświęcić swój cenny czas na stworzenie takiej strony z kreatora i pytanie, czy go masz i czy chce Ci się w to bawić. Ja nieraz dostaję zapytania typu, oglądałem jakiś tam kurs i umiem zrobić stronę, ale wolę to zlecić, bo zajmuje mi to za dużo czasu. Wolę w tym czasie zająć się zarabianiem pieniędzy na swojej działalności, bo po prostu to będzie mi się bardziej opłacać. Gdy zakładamy, że taką stronę internetową będziemy posiadać przez kilka lat, to szybko zaczniemy przepłacać względem strony na WordPressie, kupionej za jednorazową opłatę. I niestety jesteśmy skazani na ten abonament przez cały okres funkcjonowania naszej strony, a to oznacza, że takie rozwiązanie na dłuższą metę po prostu się nie opłaca. Po czwarte, podstawowe abonamenty zwykle są bardzo okrojone w funkcje i musimy dokupować dużo dodatków, żeby nasza strona była w pełni funkcjonalna. Te dodatki niestety też kosztują i w konsekwencji kwota abonamentu często przestaje być atrakcyjna. Kreatory są zwykle dość ograniczone. Jeżeli potrzebujesz wdrożyć jakieś bardziej zaawansowane funkcje, no to niestety zaczynają się problemy lub wysokie koszty wdrożenia. I tak dalej, i tak dalej. Ale czy to wszystko oznacza, że całkowicie odradzam takie rozwiązania? No otóż nie. Jeżeli nie masz kasy, a chcesz sprawdzić swój pomysł na biznes, to wykup sobie taką podstawową, najtańszą stronę na abonament. Jak z czasem uznasz, że chcesz się rozwijać biznesowo, marketingowo, to zawsze możesz zlecić budowę nowej strony internetowej w pełni dostosowanej do Twoich aktualnych potrzeb, bez żadnych abonamentów miesięcznych. Polecam Ci też inny mój film, w którym tłumaczę, w jakiej sytuacji lepiej jest kupić stronę internetową, a w jakiej sklep internetowy, ponieważ w dzisiejszych czasach nie jest to już tak do końca oczywiste. Link do tego filmu znajdziesz gdzieś tutaj na ekranie końcowym. To wszystko na dzisiaj, dziękuję Ci za uwagę, do zobaczenia w kolejnym filmie.